Dzisiaj środa, 20 lipca, jest to środa w 16 tygodniu zwykłym. Słowa Ewangelii o przypowieści o siewce, Mateusza 13, od 1 do 9. Mnie szczególnie dotyka ostatnie zdanie, kto ma uszy, niechaj słucha. Narzędziem do uprawienia naszej gleby serca, narzędziem, które dał nam Bóg, są nasze uszy. Tylko trzeba je po prostu używać. I odpowiednio używać. Żeby uprawić duchowo glebę serca, a o to nam właśnie chodzi, trzeba rozbudzić w sobie ten zmysł słuchu wiary. Nasze uszy wiary mają być nieustannie wykorzystywane. Nieustannie mamy być w nadsłuchiwaniu duchowym. Tego nas uczy Jezus dzisiaj. Jeżeli tak będzie, to można powiedzieć, że te uszy naszej wiary są sprzężone mocno z naszym sercem i serce będzie się przemieniało na tę żyzną glebę, żyzne serce. Chcesz mieć żyzne serce? Użyj uszu wiary. Taki dzisiejszy wniosek. Często się mówi, że ktoś na przykład słucha, ale nie słyszy. Słyszy, ale nie usłyszy. Ktoś patrzy, ale nie widzi. Nie dajmy sobie, żeby właśnie tak się działo w naszej duchowej sferze. Duchu Święty, przyjdź i uaktywnij w nas słuch wiary. Spraw, abyśmy potraktowali nasze uszy wiary jako te duchowe narzędzie, które nam dajesz do uprawy naszego serca. Amen. Błogosławionego, dobrego dnia.